Witam serdecznie. Kotek przyszedł mi na kolana, położył się i mruczy. No, a rodzice będą jechać na miasto coś nagrać. Ja mam wysypkę, nadal mnie swędzi mocno, ale przynajmniej jest trochę mniej czerwono niż wczoraj czy przedwczoraj. Kitek mruczy. Rodziców nie było. Dopiero 12, następny dzień przyszli wieczorem, w nocy. Płatki jakieś kupili, owsiane, chleb i piasek dla kota. No to jadę właśnie z tatą na motorze do sklepu. Ogólnie kupić szampon dla kotka, żeby umyć. Jest koło 100 Fahrenheitów, czyli jakieś 33 plus stopni Celsjusza. Słońce grzeje mocno, jest bardzo duże UV. Sąsiedzi śmieci palą znowuż. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Wpadajcie na nasz kanał, dajcie lajka, dajcie suba. Bo dużo ludzi ogląda, a nie subskrybuje. Przyjechaliśmy właśnie do sklepu zwierzęcego. Tutaj pet food. Przechodzimy na stronę i się odbywa w ogóle ślub, wesele czyjeś. O tutaj. Zobaczcie, jaki słodki, fajny piesek. To jest ten, co chciałeś kupić? Roman chciał. A, Roman chciał. Ale fajny. No, jestem w Corner Zone. Przyszedłem do Corner Zone, do Lee i wziąłem sobie wodę, 1 litr wody detoksowej, jest tam ogórek, cytrynek, imbir, żęszeń. Czekałem 5 milenium tylko na to, ale w końcu przyszło. Przyjechaliśmy jeszcze do Anchor Mini Marketu, a potem na rynek mały taki pojedziemy. Jeszcze trzeba kupić jogurt i ogórki. Jogurt i ogórki. O, jesteśmy na rynku. Świeże rzeczy organiczne z Wiochy sprowadzane. Nie, tata? Tak, prosto z Marsa. No. To wszystko z Marsa jest. Dokładnie. Zdrowe, napromieniowane. 25 lat podacie ważności. Tak, same toksyny. No. I tak parę innych sklepików takich jest. Na całej ulicy. Teraz. A tu jest, kochani, sam makaronik i to można go fajnie dawać na patelnię z warzywami, bez warzyw, z krewetkami, z jajeczkiem. Jaki tylko masz pomysł, grzybki, co chcesz, i masz super fajne jedzenie, bez gotowania. O, fajnie. Parę minut na patelni mieszasz, ciutkę wody na patelnię dajesz i masz fajne jedzonko. Ale nie, ludzie powiedzą, że to chemia, proszki i tak dalej. Nie, nie, to jest tylko spod Czarnobyla. We'll be right back.
No jeszcze wczoraj tata kupił makaron, whiskasy i miseczkę plastikową na suchą karmę dla kotka. Kotek normalnie wpadł w panikę i ryczał. Ale tak bardzo głośno. No już, cici. I co kupiliśmy? Tata kupił 3 napoje z ciny cukrowej za $5, japoński szampon dla małego kotka, organiczny, o zapachu naturalnym, tonik, 4 toniki, no łazi za mną, no, o, kochana, bagietki, taki napój truskawkowy jakiś netto za 75 groszy, sam makaron do zupy, ogórki. Coś jeszcze przeoczyłam? Czy to wszystko? No chyba wszystko. Ale jakie proszę, taki tylko 1000 syrielik jeszcze, taki saczek. No, złotówkę polską. A i jogurt, zapomniałem powiedzieć. No to się bawi teraz, nie? Gryzie. Niewpięte. Spokojnie. Myjemy kotka szamponikiem. Japoński szamponik. No, cici. Maleńka, cichuteńko. Spokojnie. Ojene. Tak. Wody jak diabeł, wody święconej. No koty się nie lubią, nie tego. Cichutko, pierwszy raz. No. A tak się prezentuje właśnie sałata. Sałatka, co mama zrobiła. Dosyć bardzo dobrze smakuje. No i jak to widać, no kapusta, sałata znaczy się, ogórek, pieprz, pomidor i tak dalej. To sobie zjem na kolację. O, kitku, cici przyczepiła się teraz do taty, z mojego ramienia wszedła. Jak futerko ci się podoba? No, fajne, takie przyjemne teraz jest. No takie mięciutkie, delikatne, nie szorstkie, ale takie trochę. Ale jak się teraz ona przytula do wszystkich, że masakra. I liże. Nie liże non stop teraz. No byłaś zestresowana bardzo, nie? Byłaś. Ale jest już dobrze, wybaczyłaś nam. Ten sklep jeszcze, można powiedzieć, zoologicznym jakby. Tam były też właśnie te 2 pieski na sprzedaż. Jedzenie dla psów, kotu, szampony, zabawki, klatki były. Jakieś tam mniejsze, większe. Była osobna sala, gdzie można swego zwierzaka na przykład dać na strzyżenie albo przeczesanie. Oraz szczepienie. Wszystko koty, psy tam mają. Jakieś przekąski nawet. I można przeszczepić nawet swojego zwierzaczka tam. Większość swoich produktów mają sprowadzone z Japonii. A nie z Chin, jak większość miejsc w Kambodży. Także jest moim zdaniem lepsza jakość. No i to tak na tyle. Wyjechałem z tatą około 12:01, coś tak pomiędzy, dobra, powiedzmy 12:30 niech będzie. Wróciliśmy, no tak, może z 2-3 godziny temu. Także dosyć szybko dzień zleciał. Tak wyszło. Mam nadzieję, że się wam filmek spodobał. Oczywiście, wiadomo, dziękuję za oglądanie od początku do końca i reklam.
subskrypcje, lajki oraz komentarze dla zasięgu. To mi naprawdę bardzo pomoże. Macie swoich znajomych, którzy interesują się vlogami albo czymś, co ja gadam. Możecie pokazać im mój kanał. Jak ja ich zainteresuję, to może też zostawią mi suba. To też pomoże mi. Dziękuję za wsparcie i miłe słowa i tak dalej. Mam patrona, jak ktoś jest zainteresowany, może sobie pobrać parę moich opowieści w języku angielskim albo rysunków, pliki PDF albo JPEG. No i to na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku albo filmie. Pa, pa. Ja powiedziałem odcinku albo filmie. Chciałem powiedzieć w następnym odcinku albo w live'ie. Nie wiadomo, co będzie. No a teraz na serio. Pa, pa.